Kilka dni temu skończyli pisać maturę. Dziś chwalą się artystycznymi efektami swojej nauki w murach zabrzyńskiego plastyka. To był czas dla nas dosyć mniej więcej trochę walki ze sobą, żeby jednak podołać temu wszystkiemu, żeby spełnić się do końca, ale efekty no, mi się zdaje, że są dosyć satysfakcjonujące. A jak wiele się nauczyłyście? O, dużo. W ciągu tych 6 lat naprawdę dużo się nauczyłyśmy, ponieważ no jakby zaczynałyśmy dopiero od podstaw, a teraz no myślę, że już dużo, dużo osiągnęłyśmy. Jakbym miała drugi raz wybierać, czy iść do właśnie plastyka, czy do jakiejś innej szkoły, wybrałabym zdecydowanie plastyk. Co dała Ci nauka w tej szkole? Na pewno dużo nauczyłam się, jeżeli chodzi o właśnie takie stricte artystyczne, plastyczne rzeczy, bo przyszłam do tej szkoły i miałam wiedzę minimalną, a wychodzę, przynajmniej tak czuję, z taką wiedzą, no coś już potrafię zrobić. A która ze sztuk jest Ci najbliższa? Grafika komputerowa, tak. I wybrałam właśnie nawet, poszłam na specjalizację właśnie grafiki, gdzie zrobiłam dyplom, nawet właśnie animację. Dla wielu młodych artystów Zabrzeńska Szkoła Plastyczna to dopiero początek artystycznej drogi. Czy sztuka to jest Wasz pomysł na życie? Moim akurat tak, bo od małego dziecka zaczynałam sobie coś tam rysować i tak właśnie na przykład nie chciałam iść do tej szkoły, ale tak mama mnie nakłoniła, że masz talent, to idź. No i tak jakoś poszłam i przez pierwsze kilka lat to było dla mnie trudne, no bo przyzwyczajenie się do takiej dużej pracy, jednak bardzo dużo od nas wymagali, długo były zajęcia, ale po pewnym czasie uświadomiłam sobie, że bardzo lubię to robić i jakoś tak nie wyobrażam sobie czegoś innego robić, więc tak, myślę, że to jest taka jakby moja droga na przyszłość. Dyplomarium to pierwsza okazja do zaprezentowania swoich prac tak szerokiej publiczności. W sumie w Galerii Domu Muzyki i Tańca można podziwiać prawie kilkadziesiąt prac dyplomowych. Dzisiaj stają się już pełnoprawnymi twórcami i odbiorcami sztuki jednocześnie, bo mam nadzieję, że będą wszyscy studiowali na Akademii Sztuk Pięknych. To są świetni młodzi ludzie, wspaniali. Ja na każdym kroku podkreślam, że w szkole plastycznej jest naprawdę idealna młodzież. Wspaniała, możemy się nią chwalić, widzimy ich pracę, ich twórczość w całym mieście. Wielki potencjał w młodych artystach dostrzega także rektor Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, profesor Antoni Cygan. To, co widzimy, to jest pewnego rodzaju wstęp. Oczywiście tu są rzeczy bardzo fajne, bardzo dobre. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z 19-latkami. Natomiast ja myślę, że ten istotny czas przed nimi, to są te kolejne lata, 5-6 lat, kiedy zaczną się samo określać i decydować o tym, co chcą, czym chcą się zajmować w przyszłości. Także najważniejszy etap przed nimi i my jesteśmy właśnie po to, żeby im to ułatwić. Prace dyplomowe w Domu Muzyki i Tańca można podziwiać do końca wakacji.